Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam po bardzo krótkiej, króciutkiej przerwie, która wcale nie była spowodowana problemami natury organizacyjnej. Przysięgam, wcale tak nie było. Przynajmniej tak chciałbym sobie wmawiać, że tak nie było. Cześć, Sylwia. Mam też szczerą nadzieję, że streamy te będą nieco bardziej regularnie, ale jednocześnie nie do końca w to wierzę. Biorąc pod uwagę, jak bardzo ostatnio jestem rzucany z jednej zmiany na drugą. Chciałbym się łudzić, że będzie lepiej, ale zobaczymy. Najgorsze jest to, że od tej długiej przerwy kompletnie nie pamiętam, cośmy ostatnio robili. Więc zerknę tylko sobie szybko w questy. W Cafe Florida już byliśmy. Mieliśmy zabić demony najeżdżające pod ziemną dzielnicę. Podobnie jak w Shinjuku najechały też na dzielnicę w Kinshicho. I mieliśmy się wrócić. Czy to nie było tak, że ja nie mogłem właśnie. Nie mogłem użyć terminala i dlatego byłem bardzo niezadowolony i niepocieszony. Bo chyba będę musiał w takim razie iść na piechotę. To chwilę zajmie. I ludzie nie mogą demonami. Ja nie jestem człowiekiem. Czy ja mam w ogóle? Ja mam puste palce. Czas to naprawić. Kto potrzebuje się skilli uczyć? Ty potrzebujesz się skilli uczyć, zapraszam. Ty nie potrzebujesz. Ty? Nie. Nie. Cześć Sebastian, witam. Ty potrzebujesz, zapraszam. Ty potrzebujesz? Jasne, fajnie będzie. To może pójść nie tak. Wypadałoby sobie przypomnieć, jak się gra w Actual SMTG. O mój Boże, demon na wysokim poziomie, boję się. Nie daj, jeszcze się boję. Czy ja miałem jakieś słabości? Ziongę na Valkyrie. Wiecie, po tym jak ostatnio dużo gram w to łatwe SMT, to teraz wypadałoby sobie przypomnieć, jak to jest, kiedy SMT nie jest łatwe. To może być trochę niebezpieczne. Rapid Needle to się źle skończy, więc nie będę próbował. Nie, żeby Tatum Shot był jakiś super lepszy, ale przynajmniej nie zepsuję sobie w ten sposób tury. On naprawdę przeżyje. Okej, czy ja tak i... Co on myśli, że ataki nie może mnie leczyć w ogóle? Jeżeli tak, to cię teraz bardziej niepokoję. Wagam, powiedz już, tak nie jest. Halo, moje darmowe leczenie? Gdzie moje darmowe leczenie? Oddajcie im moje darmowe leczenie. Nowy czar. Aaaa, shit! Co tam? I you have a guest. Dostać Yamata no Orochiego do Fairy Forest. Zjadam sobie łososia ze szpinakiem. To ciekawe połączenie. Nie próbowałem nigdy i... Brzmi jak coś, czego mógłbym się kiedyś spróbować. Czy Yamata no Orochi jestem... To mogę w ogóle studiować obecnie? Ewidentnie nie. I bardzo mi się to nie podoba swoją drogą. Cześć, Erik. Ja dzisiaj sobie poczatuję, spoko, spoko. A zobaczę w sumie co ten, co Athena ma. Robi się z wilczy, co nie do końca jest mi na rękę. Mama Karakarn. Wygląda co najmniej legitnie. Zwłaszcza, że słabości są takie w miarę wygodne, bo wystarczyłoby pozbyć się słabości na Darki i mielibyśmy dość silnego potęgę demona. A Dominion... Znaczy Dominiona będę i tak raczej chciał ewoluować. Mazioda i Megiddo. Kuszące, ale mówię, to raczej będę chciał ewoluować. Teraz pytanie, czy chcę jakoś bardzo mocno kombinować, jeżeli chodzi o fuzję, tylko po to, żeby spróbować dorwać Yamato na Orochiego? Wydaje mi się, że nie.
Na razie to chcę głównie zejść, to wrócić do Kinshicha. Dostałem wiadomość od stowarzyszenia. Nowe ścieżki. Czyli oda do Ikebukuro, Chohoku i Roppongi do przybrzeża. Jeszcze nowy challenge quest. To trzeba mieć Minami Sunamachi na południe od Kinshicha, ale ścieżka jest zepsuta, więc można się dostać przez Bay Area. Dlatego nikt się tam nie zbliża. Chcę, żebyś tam udał i z nas ulotkę dzielnicy sklepowej. Cześć tam, Raju. Powinien być tam jakiś, bo nikogo tam nie ma. Okej. Czyli w dużym skrócie i tak się musimy udawać do Kinshicha, i tak się musimy udawać do Kinshicha, więc wiele się pod tym względem nie zmieniło. Kedzio HP Sony 4 najlepsza. Musiałbym się bardzo poważnie zastanowić. Kiedyś bym bez wahania powiedział, że ci teraz raczej tego nie powiem. O mój Boże, bo chyba im przejście teraz od wyrzek. Czuję się oszkany. Dział Hakanji. W sumie. Nawet nie mogę powiedzieć, że nie. O mój Boże, mogę przejść do Ikebuku. Daj wpaść na demony. Boję się, bo to demony na wysokim poziomie. Pożałuję tego, by the way. Chcę, żeby się wiedzieli, że pożałuję tego. Cześć, Gendel. Nie boję się go. Okej. Okay. Pieniądze? Mam ich dużo. Znaczy już nie aż tyle. Dużo HP? Niech ci będzie. To było za proste. Zawsze się niepokoję, kiedy rzeczy wychodzą tak łatwo. Bo w głowie gdzieś tam siedzi. To nie może być tak oczywiste. Bong bong. Dobra, spróbujmy w niego Agitine. Na, odporne. Ciekawe jak... Ej, oni mogą używać Makkadze w tych specjalnych atakach. A i z początku jest bardzo negatywną postacią. Jak dla mnie, potem jest pod tym względem dużo lepiej. Ale... Początek jest bardzo... czy ja mogę mam napisane, gdzie jestem? Jestem Mejiro i pierdol, ja się to ci znam doskonale. Przyznać się, kto ma post moody. Nikt nie ma post mu... I see. Nie podałem się to. Mam dużo dispoisonów, ale to i tak nie jest, z czego jestem specjalnie zadowolony. Wezmę, zapiszę, bo zekwotowałem demona. To nigdy nie jest zły pomysł. Czyli nie jest spelowanie pod spesony. Znacie arkany postaci z P2? Nie cholery. Well then. Czas przygotować gówno. Czemu nie mogę? Dajcie mi to dawać, plus. Czemu nie wi... A, dobra, to jest. Mam to. Czy ja się ich powinienem bać? Pewnie tak. Pewnie nawet bardzo. Znaczy, to jest po prostu coś, na co nie zwracałem uwagi, biorąc pod uwagę, że w Personie 2 praktycznie każdy jest world cardem w porównaniu tego, jak to jest w późniejszych grach. Pożałuję tego, prawda? Ale to wciąż w miarę dobra ofensywna opcja. Mu to kiepsko wchodzi. Rapid Needle pewnie też nie najlepiej. Yep, są odporni wręcz. O, ale fajnie. XD.
To było bardzo silne, Igze. Tak, też może przywołać kogoś. Bo jak na to patrzę, to nie donosi się, żeby miało być jakoś super dobrze. Oni będą używać ataków fizycznych, tego jestem pewien. Czy mam coś tutaj odporne na fizyczne? Ktoś był, tak, ogier, którego ma wsparty. A tak to chyba niekoniecznie, co? Nope. Ailavata? Ailavata jest w miarę tankowata i ma Hamount. Więc będę najmniej wierzył, że pomoże. Dobra robota, Asahi. Mortal G-Cut, okej. Okay. Weszło chyba najlepiej, jak się dało. Dobra, lećmy dalej, mam pula. Ładne kryty, Mahama, on powinien dużo dobić. Nie aż tyle, ile bym chciał. Oh, let's go! Ho, ho, ho. To jest to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Not. Pas. Mahamaun. O, baby. Dużo ekstra. Ty się uczysz Dark... Uuu, nice. Mudo Dark Pelama. To wygląda co najmniej dobrze. Bloody Glee. To nie jest coś, co mnie interesuje. Ataków fizycznych nie chcę na potagu, zwłaszcza te, które mają zmniejszoną precyzję, więc po prostu sobie skipnę. Nihilo Klo, 1-3. Heavy. Sam w Mudona może? Dobra. I mogę chcieć w takim razie przenieść, przynajmniej na chwilę. Fogbeth. Pewnie to zmienię, jak tylko dostanę jakiś ten, jakiś magiczny spell. Ale póki co zrobię to tak. Dobra, pozwolę sobie zobaczyć, co na czacie było. Full dla potęgi patrzy też dopiero od trójki. Chyba no tak, bo kojarz, że w 1C i 2C to tak nie działało. W 1C to tak miał Emperor. To ciekawe. Chcesz zamienić Earthquake na Darkfold? Chyba cię pojebało, dziewczynko. Gdyby Persona 2 miała coś o linki, to Maja byłaby tym kiepskim. Uff. A Blight na Tetraje... Niech będzie. Tetraje zawsze gdzieś tam może się przydać. Chłopcy szkaluje Shindior. Modlej szkalowanie moonów jest zawsze w cenie. Javelina Warcry. Attack D. Ojej. Yes. Słabe, man, make yourself look cool. To jest dokładnie to, co chcę robić. Dawaj. Jeszcze raz, kto nie potrzebuje już skilli? Ogr i Ailavata. Wrzuc sobie wieczór, biorąc pod uwagę, że są tutaj demony, które są podatne na instant kill, znaczy na instant kill, na hamę. To może się przydać w jakimś tam stopniu. Save ich, bo dużo fajnych mutacji weszło. I nie chciałbym tego stracić. Wiem, że to continue, ale... też mnie spojrzenuje tutaj, prawda? Wiecie co, dopóki nie wyjdę z gówna, to nie będę po prostu się leczył z posmoothie. Bo to bez sensu. Ja zobaczymy ile. Okej, to było niemądre. Ej, czekaj. Właśnie zaraz sobie sprawę, że to kolejna jebana horda. Tempens to jedyna regularna kanaka przy całce nie dostała żadnego persona usera. No, ciekawy. Beat. I co nie też o czym na pewno bym nie pomyślał.
nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo mi się nie podoba to, co widzę. Nie wiem, czy Wilczyń chce zamienić na Aidawaty z powrotem, biorąc pod uwagę tego Daze'a. Kto był Temperance w piąte... O Jezu, kto był Temperance w piąte... Z jakiegoś powodu mam ochotę powiedzieć, że to od wróżenia. Ale nie jestem pewien teraz. Powiem więcej, pewnie bym się pomylił, gdybym tak powiedział. Au, żegnaj słaby menie. Jebana to ci idna. Piękne pudło. Dakowało jeszcze tylko, żeby śmilknęli. Ała. Jakoś do kastowej piątki się nie przywiązałem. Trochę się nie dziwię, bo on nie jest najwybitniejszy tak ogółem. Jakby to nie jest tak, że ich nie lubię, ale nie powiem też, że ich jakoś bardzo polubiłem. Dobra, jeszcze raz. Iodine. Mudon. Wejdzie instant kill, prawda? Prawda? Nice. Let's go. Ale ile expa wejdzie? O ile to wygram oczywiście, to nie jest oczywiste. Czy mogę wstać kogoś za... to taka? Nie. God damn it. Czy mogę kogoś wstać za samego siebie? Pewnie nie, co? Nope. Znaczy pewnie mogę... A, ja nawet nie mogę cofnąć jak... się. To niefortunne. Shiny Wilciu. Wolałbym, żeby nie był shiny w tej sytuacji. To jest ostatni Bahamon, którego mogę rzucić, by the way. Dobra, nie jest źle, bo biją nie tych, których by mnie najbardziej zabolało. Dobra, zamieńmy Sabatmo... Aidawatę na Lorda Nando, bo Aidawata ma już za mało many, trochę. A tutaj chyba bardziej mi się przyda Mahama. A bo... Jaraham na Nebidosa, żeby dłużej żył? I guess? Monk. I teraz na przykład Mahama. Nice. O, to koniec. Mea dostała poziom. Doskonale. To teraz tylko jakoś się ogarnąć. Na pewno Diaracham tu. Posumudi nie mam. Wie, czy mogę przewołać z powrotem, I guess. I chyba chcę się wyleczyć od Lubina. O, tak będzie git. Jak już wyjdę z gówna, to wyleczę też pojedzone. Powiedziałem coś. Czy ktoś jeszcze potrzebuje? Chyba nie. Dobra. Możemy zwiedzać dalej. Skrzynki! Więcej skrzynek. Summon Stone. Przydałby się w poprzedniej walce, gdyby nie to, że nie mogłem go efektywnie użyć. Czy ja też będę zepsywał dosłownie co walkę, bo się boję o to, co się tu dzieje? Czy naprawdę zostałem aż tak skrzywdzony? Vivian nie mogę zekrować, bo mam 52, więc nie tym razem. Może inną razą? Hello. Hama się źle skończy, więc nawet nie próbuję. Bonk. A to znaczy, że modo powinno dobrze działać. Yep. Zepsywanie co poka, Jesus. Nie wytrzymałbym chyba.
Zwłaszcza jeżeli to zapisywanie trwa dłużej niż chwilę. Ja dużo ekspa wpada o tyle dobrze. Więc to nie jest tak, że jakoś bardzo źle wychodzę. No data, co tutaj jest? Ikebukuro, podziemna dzielnica. A, jak jest, jak są quick save'y, to jeszcze jak cię mogę. Czy ja chcę to zwiedzać? To jest pytanie. Mogę, w sumie. Niewykluczone, że tutaj będzie ten. Że będzie tutaj jakiś punkt leczniczy i to mi się przyda. Zacznę się być spokojnie, jak mi się udało przeżyć. Potem ile leżałem w strachu przed domem, a inni myślałem, że jakoś dam sobie radę. A jaka część mnie chce dalej, że czuję się lepiej. To bardzo się cieszę. Weź się robić spokojnie, nie mogłem kogoś ratować, ale nic nie sobie. Nie wielka to wymówka, ale tylko tak mogę jakoś żyć dalej. Biedak. Będzie miał PTSD. Nie uratowałem tej jednej osoby z miliona. Nie nadaje się do życia. To jest ten minor, którym nie mogę nigdzie iść. No, będę miał go zapisanego chyba, mam nadzieję, że nawet jeżeli teraz z niego nie mogę skorzystać, to że będę miał jak taką możliwość wykorzystania go, jak już terminale będą dostępne. Wierzę, że będą jeszcze dostępne. Nowy sklep. Sprzedać peryki. I teraz pytanie. O mój Boże, oni mają lepsze rzeczy, na które mnie nie stać. Najbardziej mi ciekawe pancerze. O Boże, czy wy to widzicie? Oni przydają pancerze, które mają... ze osobowości. Jeszcze akcesoria bym zerknął w sumie. Ja to muszę mieć. Nie, ja to muszę mieć. Przepraszam. Idę coś sprzedać, ale ja to muszę mieć. Coś, co mi odnawia manę po walce? Na protagoniście, który notorycznie nie ma many? Co ja mogę sprzedać, to jest pytanie. O Boże, co się tutaj za nic nie sprzedaje. Kamyków potrzebuję. Wydaje mi się, że ktoś bronię mogę to sprzedać, bo mi się najmniej będą przydawać chyba. Albo ktoś pancerza. Green Hazmat. Green Hazmata mogę na spokojnie sprzedać. To też powinienem móc. I dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o sprzedawanie, bo jednak chcę mieć też potencjalnie rzeczy na zmianę. Daj mi to. Oczywiście, że tak. Sokom. Najzabawniejsze gówno, jakie w życiu słyszałem. Ekwipunek. Tak, to jest dokładnie to, co potrzebuję. Jest okej. Okay. Teraz jeszcze tylko jakby znaleźć punkt leczniczy, to już w ogóle byłem szczęśliwy. Czy tutaj mają coś ciekawego? Ale mają obszarowe kamyki, ale nie powiem, żeby było mnie na nie specjalnie stać, więc chyba na razie potrzebam. Co tu jeszcze jest? Pewnie jakiś pokoik zwykły. Ja ten samolot mnie uratował, cieszę się, że jest tu ktoś tak silny. No jestem, zgadzam się. Nie mogę jeszcze wywoływać demonów, udało mi się odeprzeć demony, ale nie udało mi się ratować ojca tego dziecka. Dałem zjazd mojego tatusia, nie wiem co robić. Masz drugiego tatusia. Tak naprawdę od tej pory ten samuraj z poczucia winy stanie się nowym ojcem tego dziecka. Nie jest to coś, z czym się nie spotykałem w jakichś dziełach pisanych, bądź też animowanych.
Nie to miałem na myśli. Antes. Słyszałem, że masz to leczenie. Doskonale. To jest to, czego potrzebowałem. Mam nadzieję, że się polubią i będą dla siebie wsparciem. Ten samuraj tak naprawdę będzie taki jak Gaston. Wszystkie marzenie właśnie poszły się jebać. Boże, aż Shuraka im pomogli. O, coś nowego. Hello. Hello there. Nie, ja się nie boję. Czy ja wyglądam na osobę, która by się kiedykolwiek bała? Nah. Ta owczyni umarła, bo nie była odpowiednio wyszkolona. Tak, tak, tak było. O nie, to Gaston 2. Najgorzej. Jakim cudem demon dostały się do podziemnej dzielnicy? Nie, może dlatego, że to w całym pierdolonym Tokio. A nie ma kto ich podtrzymywać, bo... Bo nikt nie może demonów przywoływać. A, to na pewno nie to. Możemy przejść podziemnym przejściem. Tylko chcę jeszcze do końca odwiedzić tę część mapy. Bo wydaje mi się, że tutaj mam jeszcze kawałek, który mogę tak na szybko zerknąć. O, i tu możemy przejść. Nice. Tylko gdzie mnie to właśnie zaprowadzi? Czy to mnie zaprowadzi tam na dół do Shinjuku? Chcę zerknąć. I pytanie w ogóle, czy to mnie po prostu przerzuci, czy... Tak, to mnie przerzuca tutaj. Kapitan Słowemen. Bechamel. Jestem Medical Center. Podejrzewam, że gdzieś jest, ale niekoniecznie w jakimś super dobrym stanie. Dobra, możemy sobie tędy przejść, to jest fajna rzecz. Tutaj coś jest, bo mamy nieodkryte fragmenty mapy. Hello. Czy mogę z wami pogadać, żebyście do mnie dołączyli? To masz link, ty może ze mną rozmawiasz. Mogę mieć sojusznika. Chcę stać się silniejszy. Okej, to pytanie, czego chcesz? 4 lifestone, lifestone to to, czego mam najwięcej. Pieniądze, trochę ich mało, ale niech się będzie. Doskonale. To była najprostsza rekrutacja mojego życia. Zio nie. Dobra, inaczej. Co ty masz? Słabość na zan, odporności. Tak, że się nie przejmuję. Let's go. Mod przyjaźni, a co to? Star Fox? Mogę żarty, że tam ja, ale posiadanie takiego demona jak Nebido, który ma w tej chwili odporność na... Znaczy odporność, nie wrażliwość na ataki fizyczne. To jest naprawdę niesamowicie silna rzecz. I... Bardzo bym chciał mieć to jak najczęściej. Już to jest przejście w ogóle? Chyba nie. Będzie mnie teraz denerwować ta skrzynka, by the way. Chcę, żebyście o tym widzieli. Będę widział tę skrzynkę i miał takie... Czemu ja po nią nie przyszedłem wcześniej? O, ale mogę też tak... Ach, cholipka. A niech was. Fajny wilczu. Taki nie da żeby. Zobaczyłem te subkarze. Siema. Null kwestii SOP-7. Zależy w których. W tych typu... Nocturne czy SMT4, gdzie ma się dzięki temu praktycznie darmowe tury, to rzeczywiście, jeżeli mówimy o czymś bardziej w stylu
Death Stranding Journey to nie aż tak bardzo. Bo... jest różnica, czy przeciwnicy kompletnie tracą pury przez to, że nas atakują, a to, że po prostu zadają mniej lub więcej, jest ta różnica na tyle duża, że i moc tej przeciwnicy nie jest aż na tyle silne. Relikwie... O Jezu, ile tego? Jeszcze trochę będziemy mieli całą mapę zwiedzoną. O! Ktoś to najbardziej kinki z demonów. A nie, to oczywiście nie wierzę, że on jest słaby, ale to jest trochę inny tier, że tak to mówimy, tak? Wyobraź sobie mieć w SMT5 Nulfisa jakoś bardzo szybko. Na przykład w trzecim regionie, gdzie wszystko spamujecie wielkimi skitwave'ami. Jasne, podejdę. To jest na razy 2, spoko. Kasa, jasne. Które? HP. Om nom nom. Alej. Nice. O mój Boże, zrekrutowałem demona, z którym nie da się gadać. Sensownie. Jak ja to zrobiłem? Gdzie wszystkie ataki były zamane na te fizyczne? W SMT4? No, bez sobie mieć Nulfis na bossa, który zastrzeli rzeczy, oprócz tego mam tylko buffu Dynas na walkę. Wyobraź sobie, przyjdź sobie na ostatniego bossa i nagle się okazuje, że on jest żałośnie słaby w porównaniu do poprzednich bossów. Couldn't be me! A Boże, on to wszedł. Nie, tu mam flashbacki z SMT5. Baski to taki mem. A czy Baski jeszcze przynajmniej ma statusy, okej? Okay? I te statusy potrafią naprawdę udupić gacza. Kiedy ewoluujesz? Jasne. Doskonale. Raku Kacza zamiast... Megiddo? Nie lubię Megiddo, by the way. Nie ma chyba gry, w której lubię używać Megiddo. Jak dwa domini... What? Excuse me? Jakie dwa dominiki? What? Nie funkcjonowałem wcześniej dominiona. Powiedzcie mi, co wam nie pasuje w tym, co jest na ekranie w tej chwili? Czy tylko ja jestem ślepy i moje okulary mnie w tej chwili zawodzą? Kurwa. Ile to mi w końcu zeżarło? Bo chyba nie tyle, ile gra przewidywała. anyway. Jeszcze raz, gdzie był ten challenge quest? Na południe od Kinshicho i mogę się dostać tylko przez Bay Area. Hello. Tu jest Kinshicho, ale tu nie chcę wchodzić jeszcze. Na biało-czerwony też gunel, to ten terminarz. To Czeszyń. gardło mi siada. Nie lubię tego. O nie, to potężne demony. Bąk. Dobra, co to już?
Nawet mi się tego nie opłaca bić, to jest najgorsze. Ja tędy nie przejdę generalnie, jeżeli dobrze myślę. Przynajmniej mapa wskazuje na to, że tutaj nie ma przejścia. I teraz jak się tam idzie w takim razie? Bo tu nie ma przejścia. Gdybym miał dominant, to wie, czy by ci w ogóle nie ewoluował. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak to by działało. Jak się tu idzie? Znaczy, czekajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Nie chcę jeszcze pojechać do Kinshicho. Nie chcę iść tędy. Bo widzę, że tam... Reikwie, kasa. Nie mam kasy, więc chcę pojechać każdą reikwie, którą znajdę. Widzę, że tu się przejście otworzyło i tu się przejście otworzyło. Chcę zobaczyć, czy może tędy nie przejdę, tam gdzie chcę. Nie ma tu wielkich miast, więc jest tu przybyłe reiki, może ich niebezpiecznie, ale może się to opłacać. No widzicie? Czasem mi się zdarza myśleć. A jest tu Minami Sunomachi, czyli dokładnie to miejsce, do którego miałem iść. Ha! Mamy to. Gadam! Zaraz to oni mnie kurwa gotną, mam wrażenie. Nikt nie powinien być odporny na AG teoretycznie, ale wolę po prostu zabić tego. Dobra, Nazio będzie podatny Fuki. Twoja wiatr. Mazliodine nie jest tutaj bezpieczny, więc odpada. Amon powinien być bezpieczny, tak samo jak Mahana. Bong, bong, bong. Mudo jest bezpieczny, ale nie jest efektywny jakiś bardzo na kogokolwiek. Dobra, na ciebie Agitine. Jakaś część mnie najmniej liczy, że zabije ich w jedną turę. Ale chyba mi to nie grozi. Chociaż. No jak nie trafię, to na pewno, nie? Power punch! Zadaj. Majo! Nebido dostaje poziom i Megiddo. Czy ja chcę Megiddo? Naaa! O, jestem Megiddo. Nie, zawsze mam takie, że... Nawet jeżeli... Demon nie ma słabości, to i tak bardziej opłaca mi się używać skilli typu Agidine, bo są dużo tańsze. Jedyna sytuacja, w której nie miałbym nic przeciwko używaniu rzeczy typu Megiddo, to jeżeli miałbym Victory Cry, albo coś tego typu, co mi regeneruje HP-ki do pełna po walce. Bo tak to nie widzę sensu używania HP-ki, MP-ki. Bo tak to nie widzę kompletnie sensu używania Megiddo. Spo rzeczy P Almighty Resist. Jest to możliwe. A nawet jeżeli nie sensu stricte Almighty Resist, to... Jest odporne przynajmniej na all-out ataki, o tak powiem. Nie jesteś podatny na hamę, prawda? Jesteś podatny na hamę. Oh, that's good. O, tak się liczy jako Almighty. Albo jako Almighty, albo coś pokroju Almighty. Weź pas mi ten. Damy Mahamę.
bąk. Jeszcze chciałem kwestionować, czy użyłem te takie tylko po to, żeby bili dwa ataki. A i to było bardzo mądre co na jej, więc absolutnie nie spodziewałem się, że to zrobią. Bonk. Nice. Heavy Feather, tak? To się może przydać. Zamiast Panic Voice. Zobacz, coś... A, right. Nie dostanę, bo nie był w moim party, jak rozumiem? O kurwa, Shindy. Ech. Minamitsuna Machi, czyli to miejsce, gdzie mamy Challenge Questa do zrobienia. Mam nadzieję, że się nie wyjebie jak ostatni frajer. Pokoik, w którym nikogo nie ma. Healing spot. Welcome. Ile mnie to będzie kosztować? 1000... Niech będzie. Nie wiem, na co tutaj trafi, więc też chodzić nie zaszkodzi. Wiem, że nie jestem jakiś bardzo, bo... O mój Boże, to jest tego typu lokacja? To jest tego typu przeklęta lokacja? Dosłownie przeklęta, by the way. Cześć, Anzu. To prawda. Okej, okay. Rozumiem. Czy on właśnie zabił Asahi Nahita? Fine. Ops, to było niemądre. Siema. Nie wiem, czy skutecznie cię uprzedziłem. Tak, spokojnie. To jest czad. Stwierdziłem, że wpadnę, bo... Wolę... Może czuję się bardziej aktywnie, jak... gadam, a przy okazji farmię kovenanty. O mój Boże, farmisz teraz kovenanty? Tak. Tak mi przykro. Słabo cię słychać. Wiem dlaczego, bo ściszałem Sylika, bo ostatnio było jakoś zaskakująco głośno. Idę to naprawić. Jestem. Okay. Spoko, ja byłem daleko od mikrofonu, więc może to dlatego. Od mikrofonu? Nice. Od mikrofonu powiedziałem, kurwa! Nie wiem. Nieważne co farmię. Ten... Wolves, Bloodsword Grassy i Peltongi. Peltongi farmisz? No. A już nie farmi? Znaczy, nie pamiętam, czy są potrzebne, o tak powiem. No są i tak przy okazji. Chyba jest potrzebnych 10 IRC. Ale i tak jestem w miejscu, gdzie są i te gru i... Aż no właśnie wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy farmić te covenanty na koopie. Spoko, ja przy okazji, wiesz, duszę mi jakieś wpadając sobie itemy do kupowania ten. Aha. Więc to nie jest dla mnie aż taki, powiedzmy, problem. Jezu chry. O ty kurwa jebana. Flashbacki z Eduksa intensyfikują się. Ogniem ją, to nie ta gra. To jest ten problem.
A z duszy Rosarii przypadkiem nie ma też jakiegoś spela? Tudzież Mirakla? Możliwe. Znaki zapytania, nie pamiętam. Bo nie pan, tylko pewnie nie trzeba zbierać wszystkiego, bo tam jest jakiś quest z Longhardem, czy tam. Jest za quest Longharda, no. No, on się robi niezależnie od tego, ile się oddaje, jak rozumiem. Boże święty, kto wymyśla tego typu lokacje? Czuję się, jakbym trafił do Lake of Thought. To nie jest komplement. Nie, absolutnie. A gościnny występ From Software, designowanie Dungeon of SMT4. O, doskonale, zaraz będziemy mieli całe doradztwo finansowe. Let's go! Hej! Czy ja zabiję kogokolwiek? Tak. Nie jestem przekonany, czy one mnie zaraz nie zabiją przez tego jebanego Poisona. Nie, ja po prostu rzadko jestem bardzo jakiś taki... Wysoko energiczny, tak. energetyczny, kurwa. Yep. Czy ja dożyję następnej tury? I teraz zostaniesz bierz wienosem do kuchni? Co ja? Będę robił połówki tostów. Specjalnie dla Shina. Cała reszta dostanie pełna. A ja dzisiaj miałem leciutki crispy incident, jak robiłem sobie tosty. Crispy. Bo włożyłem sobie dwa plasterki dosyć grubego sera zamiast jednego. Ale po prostu to było too much cheese to handle. Kogo pojebało z tą lokacją? O kurwa. Ale tam, gdzie była pojedyncza, ten pojedynczy pasterek, to się nie rozlał się. Niesamowite. Sławę, men, jest to cuty, no kurwa, rzeczywiście. U was przejedzenie tostami. Nie istnieje coś jak przejeżdżanie tostami. No i to swoją drogą. Ja generalnie mam tak, okay, że... rozumiem. Trudno mi jest się faktycznie czymś przejeść. Mogę spieprzać to samo przez długi, długi czas. W kółko. Sevik, ratuj mnie. Oho. Ja też zaraz będę potrzebował. I'm spending it! Spend it! Ja jak patrzę na to, co się dzieje, też teraz będę potrzebował intensywnego ratowania. I'm spending my time. A gdzie mam kurwa coś, co ma jakąś obszarówkę ognistą? Proszę, proszę, proszę! O, Maradion, mów mi jeszcze. Kontynuuj. Przydasz się, tak, będzie dobrze. Okej, nieważne, nie będziesz miał tutaj, jak jest. Albo będziesz miał tutaj. Ta lokacja jest tak kurwa przekręta, holy fuck. Czemu oni mnie tu wysłali? Może cię nie lubią po prostu, może dlatego ci tu wysłali. To nie jest tak, że niedawno w fabule był taki moment, gdzie praktycznie wszyscy hunterzy nas nie lubili. Kurwa, czy ty to widziałeś? Moje palty, no, miałem okazję. Moje palty właśnie debuffowało się na minus 3 obnowy. Samo siebie. Let's fucking go! Na szczęście moi wierni sojusznicy spadli mnie dekundą. Ale kurwa, idę się leczyć. Mm-hmm.
Czekajcie, mówicie, że po ile są te aplikacje na tucizna? System aplikacje anti-poison. Aplikacja trucizny? Prosto w moje żyły? Let's go. Co? Anti-poison 2? Jak do tego doszło? Nie mam zielonego pojęcia. O, kolejny, który będzie mnie straszył. Spendit, siema. O, kolejny, którego muszę podgłosić doskonale. Głośno, cicho, właśnie zapytać, bo mam... Kręci gału. Nie mam tutaj tego mikrofonu. Nie masz gały, o shit. Okej, nie masz gały, to ci mogę na 200 dać spoko. Mam problemy z gałą. To ja jeszcze w Fortgutmerze ściszę sobie grę, bo gra jest głośniej od Shina w tej chwili. Doskonale. I niestety nie mogę mówić głośniej, uprzedzam. W sensie inaczej, nie mogę w opcjach nic z tym zrobić. Zgłośnić się nie możesz, tak. Understandable. A Civic leci tylko przecież? Doskonale. Jesteś w jakimś partyzanckim setupie? Nie, jestem w Płocku po prostu i nie ważę mikrofonu ze sobą. Dobrze. Liczy się dla mnie jako partyzancki setup? Mam jeden tutaj, jeden w Łodzi. O Boże, ile to kurwa kosztuje? Oh baby. Na blat. Okej, wydaje mi się, że na chwilę obecną ustawienia są ok. Jeżeli ktoś jest za cicho, za głośno, to let me know. Na Shina już więcej nic nie poradzę, z góry mówię. A też... już nic nie uratuje. Tak, ja na siebie też nic już nie poradzę, więc what you see is what you get. Czy są jakieś przeszkody w spendingu? Nie, znaczy... To jest po prostu podsumowałeś to sobie i w sensu foreboding dread. Nie. Też nie, zastanawiam się zasadniczo, niektóre rzeczy tyle i tak kosztują. Okej. Okay. Ej, teraz mi kasy zacznie brakować pomocy. Co znaczy, kurwa, this page is unavailable right now? O nie! Nie, sobie to nie jest tak, jak było z wiadomością, spokojnie. Tym razem robię to na kompcie i nie na incognito. Zatem... Właśnie, nasz towar właśnie potwierdzam, w sensie potwierdzam zamówienie. Czy możesz przestać sexy dance'ować? Nie. Monka jest? Jesus. Najbardziej zbalansowane rozdawanie statów w historii? Wszystko w magię? 1 punkt 2G na poziom. Oops, all magic! Wesołem. Place order and pay now. Let's fucking go! Jeszcze raz. Ty potrzebujesz screen? Moja dealerka trwa. Stwierdziłem, że skoro chłopy z Gundamów ociągają się z dostawami, to spożytkuje swoje pieniądze w inny sposób. I'm spending it. To jest fajne pytanie, czy... Czy jest to coś, co mogę chcieć fuzjować? Nie, doskonale. Czy tu jest coś, co mogę chcieć fuzjować? Ile mam Peltongów? 10! Aż. Mówisz iść do Rosarii. Zaraz ci sobie jak coś to przeliczę, tam przeliczę. Tak, zrób paragon, wystaw. Tak. Fakturkę. Yes. To brzmi jak coś, co chcieli, żebym sfuzjował. Tak, wpiszę się w koszty. No. Snek Orochi. Yep. Absolutnie najgorsze skille, jakie tylko może mieć. Ja mam Orochi. Ale... I shall perform your rights. Amerykańskie skresanie następuje. Chyba, że po japońsku też po prostu skrócili Yamatano. I został samoroczy. Czy coś tam jeszcze ciekawego było? Zobaczmy. Dobrze. Payment Recevered. Zaraz przeliczę ile mi się podoba. Ta nóweczka. Factory Sealed Brand New. Tyle demonów ze Saint Jenny. O tak. To sek, pójdę szybko po telefon. O, oh baby. Transakcje wieloetapowe się tu dzieją.
Dobra, teraz tak. Moje tempo sendowania pieniędzy jest absolutnie gigantyczne. Już jestem. Ostatnio obracasz dużymi ilościami. Czemu żyję w czyichś ścianach, co się odpierdala? Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć. Ostatnie ruchy masy pieniężnej były bardzo zabawne. Kurwa, nie weszły instant kille? Najgorzej. Oddajcie mi instant kille. Teraz muszę wejść w to zamówienie. I z o nie. The cooking. Oh no. Z tego wziąć mnożnik. One nie są podatne na lód, halo? One są niewerzbie na zero, halo? Halo? Ale tam dopiero do ludzi podatki. O Jezu. Boję się. No, no trudno. Dużo. No ile? 23% wreszcie. No to... Czy Astewka Holda napada i podat na ZAN? ZAMN? ZAMN? Ja potrzebuję czegoś nieważywego na ogień. Na tu i teraz. Dobra, to tak. Okej, okay, rozumiem. Czemu? Co jest? Bąk mnie. A, troluję! Nie chodzi... Czekaj, nie, troluję. Się boję. Troluję cię. Kurwa. Troluję cię. Troluję cię? Nowe nie znałem. Dobra, fiolet. Obscuring ring. Get. Teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. I'm scared. Nie, ja się zajebałem w akcji kompletnie, mój Boże. Wyobraźcie sobie sytuację, w której jest jednocześnie Shinichi wersji na wizji i Shintelluje Civica. Nigdy wcześniej się to nie wydarzyło. Nieprawda, co się stało? Czemu? Dopiero przyszedłem. Już jestem. I to tym razem nie ja buliuję. I to już się powtarza od kilku streamów. Dokładnie, takie ja przewidziały kamienne czysty. Tablice. Została wydana bulla z moim nazwiskiem. A, żeś też wybulił przed chwilą. Dobra, 29 plus teraz. I teraz to pomnożyć dobrze i wszystko będzie. Dobra. Dalej się boję. Się boję. Napisałem na głównym na doradztwie, ile masz mi puścić. Okay. Co do grosza, dosłownie tyle wyszło. Nie ma tragedii. No. Czyli to jest dostawa, wiesz, dostawa plus podatki na pół, nie? No. No. Dobra, tylko dwie hordy, nie jest, no. Teraz muszę jeszcze uprzedzić kumpla, że do niego paczka przyjdzie. Do niego. Tak, bo ja z racji tego, że w akademiku mieszkam, to się boję zamawiać do siebie rzeczy. Ma, dosyć słusznie. Ma to sens w sumie. Dlaczego tacy jesteście? Mam nadzieję, że skarbówka nie dopierdoli się do ciągłych, kurwa, transakcji dwustronnych. Na litość, kurwa, boską. Co tu się dzieje? Gra mnie memuje, nic nowego. Co ładny, duży snek. Co wygląda jak... Bardziej chodzi mi o sexy dance'a. Na blat. Poszło. O, ale przyjemnie. O mój Boże. Ojej. Okej, kontynuujcie. Ja chętnie popatrzę. Dobra, mam. Okej.
No one ever stops. Dobra. Ja jestem... pierdolony. Składam samokrytykę. Jezu, Shinji po prostu... Action replay gone wrong. A action replay, ale kiedy używa go oponent? No! O kurwa, Shinji, możesz wykonać ruch. A je. Duck the I can't move it anymore. A propos. Cześć, Dagda. How pitiful. Ale może to ty kurwa zamknij. Przestań bulić najlepszego obecnego komentatora. W ogóle właśnie, bo już nie o tym wspominałem, ale czy nie uważasz, że to jest cudowne, że jutrzejszy mecz pomiędzy drużyną chińską a amerykańską skomentuje trzech amerykańskich casterów i żaden chiński? W sensie żaden z chińskiej ligi angielskiej. Wiem. Cudowne. Nieważne. Czekaj, jutro jest NRG Weibo? Tak. Tak. No to... Born to win. Born to win. Raid. Ja jutro literalnie wstaję oglądać ten mecz. No. On jest o 9:00. Tak. To ja też wstanę. Let's fucking go, watch grupowe party! Grupowe oglądanko? Masz tak. Jasne. Yes. Let's fucking go. Let's fucking go. Nie, no co ty. Captain Flowers, Dagda Kobe. Jest. Tak? Nice! Bo Azazel wstawił tego. Wiem, że Azazel wstawił tego. Może go zdjęli po tym, jak kastował ten NA, także przegrywało każdą grę z jego komentarzy. God fucking bless. Ktoś zrobił coś dobrego do świata. Tak. Jakby nie mam nic do Azazela, żeby nie było, ale... Wiesz, to implikuje, że NRG wygrywa. Demon, który nie ma słabości. Kill me. Boję się. Ilujam. Janka jebana. Village Remains, Black Eye Orb. Podoba mi się w sumie, że ten quest Leonharda jest trochę nawiązaniem do questu Lautreka z jedynki. Jest. Fajna rzecz, ja lubię nawiązania. Mi się bardzo podoba, że właśnie na moją listę na Discogsach przybyło jakieś 78 pozycji. What the fuck? No bo jak już wpisałem tytuł... To sobie kurwa, popatrzę też na inne rzeczy z tej serii. Co może pójść nie tak, a potem obudziłem się z 20 nowymi płytami na myśliście. A, chuj mi w dupę. Jak ta jebana chimera działa? No dziwi mnie, to ja ostatnio jak... z ciekawości sobie, sobie sprawdzałem jakieś rzeczy na Discogsach, też byłem jak takie, ej, to w sumie... A to, no, fajne. Ta chimera wbija już jakieś dwa poziomy, nie nauczyła się żadnego ze skilli, których się uczy i chce powoli tam formować. Ono tak jak te, tak jak Pokémony, że jak trzymasz base formę, to szybciej dostaje lepsze ruchy. O Jezu. Proszę nie, zapisz. Naaa. Tak, dawaj, czego mnie uratuje. Clueless. Nie, no zobaczcie, Dagda na pewno mnie uratuje. Cześć, Tate. Teraz inny kłamstwaker sejmę. Cześć, Tate. Hello. Dobra, znaczy, ja doskonale wiem, co tutaj zaraz się stanie. Są w tej walce all alone, więc już czuję te sexy dance. Super efekty. Nie no, coraz bardziej jak chcę, to może żyć, ale one pierdalają natychmiast. Tu mam czysta. O, ale fajnie. A Boże, ona... Ach, się używa sensownego AI? To się nie godzi. Właśnie, w sumie piszę... Wrzucę sobie... Czy to będzie... Bufula. Nie, to jest rzeczą. O, okej.
Wrzucę sobie Shinji tego crossa na wishlistę, to ten to jak jakiś mi wyskoczy, to ci powiem. Spoko, spoko. To tam jak tam. Bardzo się cieszę, że jest dzisiaj dzień wolny, bo odpoczywam od bardzo ciężkiej pracy. Podsumowanie obecne w dzisiejszym wieczoru brzmi: We're spending it! A to inna sprawa? A w sumie. Chodź tam. Z ciekawości zobaczę, po ile są nówki. Niestety mój dealer nie miał crossa, więc. W sensie nie miał nówki, więc. Nie odmawiam kupowania używanych płyt. Understandable? O. Jeszcze wiesz, jakby było tam near mint, to pół biedy, ale jak widzę very good plus, no to już takie So long, więc... Bowser. Więc na razie nie ma. Jak coś będzie, to ci powiem. JTager. Są dwa miejsca, gdzie mogę go użyć. I... Proszę, dajcie mi tam dobiec. Niech po drodze nic na mnie kurwa nie wpada. To jedyne o co proszę. To ten nawar fasolka mnie rozpierdala. Excuse me? Czasem myślałem, że gra się popsuła. In before, wiesz, musisz to jakoś z drugiej strony zrobić albo co. Czym jest Armor Boost Kit? Sparse up a piece of armor. What? To wciąż nie rozumiem, co to znaczy. Jeżeli dobrze widzę, podbija staty, które coś mi daje. Podbija staty ekwipunkowi. Tak. Czyli, że daje mi więcej statów niż daje obecnie i więcej jej hapaków? Yep. Ale jeżeli będę miał jakoś z projektem, będzie miał fajne zisty, to będę mógł użyć, a tak co? No jak to zazwyczaj bywa, zachowam sobie i nigdy nie użyję, znasz co? Coś tam, próżarec. Ten eliksir, którego użyję, jak już skończą lecieć kredyty. Jop. O. Doskonale, znalazłem ulotkę, po którą miałem przejść. Mogę się w końcu stąd wynosić. Tego przeklętego kurwa piekła. Wszystko było po jakąś kurwa ulotę? Tak. A odchodzi. Chłopcy, naprawdę chcę ten kupon na mleko. Ej, no to co? Z czego soundtrack jeszcze wrzucam na wantlistę dzisiaj? Nie mam pojęcia. Zbieram pomysły. Prowadzisz ten łączną wishlist? Yes. Łączną, w sensie? W sensie, że... Dla wszystkich. Znaczy mogę, jak coś chcecie kupować, to ja sobie wrzucę na monitorowanie, jakby co. Znaczy ja z rzeczy tak, pewnie najbliższy... Ty chcesz automatę SFX, to wiem. To zaraz się da coś na to poradzić. Raczej w przyszłym roku, ale zobaczymy. Na szczęście przyszły rok jest tak daleko. No nie, właśnie kurwa, to jest... Bardziej to jest na zasadzie, że zobaczymy, czy jeszcze nie w tym. No, trochę tak. Nie, ale myślę, że to jest moje ostatnie zamówienie na ten rok. Tak. Więc wrzuciłem sobie, ale raczej jak będę coś brał, to w przyszłym. Co za nielegalna operacja się odbywa? Shin prowadzi obecnie rozmowy ze swoimi dealerami. Tak właśnie jest. Tak, i zebraliśmy się jako grono doradczy, żeby po prostu nadzorować poprawność przebiegu negocjacji i transakcji. Yep. W dużym skrócie, z racji tego, że ja importuję w chuj rzeczy, to po prostu wrzucam sobie rzeczy, które na przykład ja już mam, a Savig czy Inji by chcieli na wishlistę, żeby monitorować, jak będą jakieś fajne wrzucenia. O, a to już to za fajne grono, przyjaciele. Nic nie kupuję własnoręcznie, wcale nie. To czysto pomoc, nic innego. O, dziewczyna mnie hejci. That's sad. Nic nowego. Mate. Tak? Mate kudasai.
The Mat Tekuda. My stun, The Mat Tekuda, say. Chcemy zrobić Bobo. Ja sobie nie jestem pewien, ile jestem czas do tyłu w tej chwili. Wiem, że jestem do tyłu, ale nie wiem ile. Ja chyba z dwa, jeden albo dwa. Idę. Tego Jose Jonestara. Jorge? Jak on się naprawdę nazywa? Ten nowy? No. Joe Dio. Yes. Joe Dio. Yes. Blood is literally to... Ta, on jest... Od jego pronounsy to they them. I nie dlatego, że jest niebinarny. Broń Boże. Nie, tak, to są dwa garnki. Tak naprawdę to jest... zupełnie inne imię. To jest Joy od Mama. Czekam, aż będzie Joyce to Joestar. Czy za tym demonem coś jest? O kurwa. Przecież ja nie mam soundtracków z Persony na wyszliście. A to jest coś, co chciałbym monitorować na pewno. Soundtracki z Persony na wyszliście. Każdy. Yep. All of them. All of them. Ty myślisz, że ja żartuję? Nie? Nigdy nie myślisz, że żartujesz. Persona... Non grata. 3, Persona 3, Portable 4, 4 Golden, 5 Royal, wszystkie te potańcówki, koncertówki. Potańcówki mnie nie interere, Portable mnie nie interere też, bo to są tylko ścieżki, które były dodane w Portable. Tak. Więc no nie będę kupował płyty dla Wiping All Out i Danger Zone. Sam Danger Zone. Cześć, jak sobie? No, chciałem zwrócić na to uwagę, ale... Ale chyba dalej mam sobie za złe ten utwór, więc... Nie, pierdolę Soulfate. Jest mi bardzo źle, że wtedy się zacząłem na... Kłułem się. To gdybym miał złotówkę za każdą rzecz, co do której żałuję, że się zaciąłeś na... Kurwa, najgorsze jest to, że Nie, dobra, ja dla bezpieczeństwa swojego, jakby ktoś wpadł tutaj, nie powiem kto, ale jakby ktoś tutaj wpadł na pomysł oglądania wodów ze streama, to ja nie mogę powiedzieć tego, co wrzucam na wiczlist. Monkaet? Na, blad. Słuchaj, na razie szczęście nie padło chyba nic. Takiego, co miałbyś wrzucać na uśmiste. Tak, wpadły tylko wszystkie persony. No, o Boże. To licznik Kozel będzie aktualizowany? Oby nie. To jest nie. Mówię, mam dla was ważne pytanie. Boję się twoich ważnych pytań. Dlaczego ja jestem współczesnym Sokratesem i kiedyś umrę przez to, że nie byłem w stanie zamknąć mordy? Dlaczego jestem współczesnym Sokratesem i kiedyś umrę, Shin 2023? True. Nie wiem, stary, wiesz co, jest jedna sztuka nie otwierać mordy, a inna to jest ją otwierać w odpowiednich miejscach. Wiem. O. Wiem. Sokratesa też odlił potoną herbatą, tak było. No. Ale ona umiera. Dobra, nie? Myślałem, że zrobiłem niemądry pomysł. O, wow, wow. Soundtrack z Noc Turne jest dostępny. O tak, żeby... Taka wersja jest skompresowana. Właśnie chciałem powiedzieć, że dla pełnego doświadczenia powinien przyjść taki cały wygnieciony i sprasowany. Nie, nie, wiesz, przyjdzie i tam będą nagrane w jakiś OGG, w transmisji bitów 48 albo coś. Yes. Więcej reliki potrzebuje kasy. Z tego co widziałem, to będę miał mało kasy wciąż. Nie podoba mi się to.
Dobra, zawsze byliście podatni. Przypomnijcie mi też na Zan. To się da Zan ułatwić. Zan ułatwić? Yep. To mnie interere. Pięć jest dostępne, Moc Górne jest dostępne, czyli jedyne co dobrego ma ta gra. Kiedy oni w końcu wydadzą na fizyku Pixel Remastery dla... Nigdy! Czemu Square nie chce moich pieniędzy? Co nie? A po co? Ja bym bardzo chciał im dać moje pieniądze, ale oni nie chcą. Nie ma? Ej, kolegowie, mogę iść do Johto. Czas na drugą generację. Let's go. Johto mi się tylko kojarzy z zajebistą piosenką. Wydaną ile? 2 lata temu chyba. Jakby ktoś się chciał zainteresować. Jakby ktoś się chciał kiedyś zainteresować, to wrzucałem ją chyba kiedyś na... A nie, jej nie wrzucałem, ale wrzucałem inną piosenkę z tego projektu, bo jest jeden wokaloidowy producent, robi sobie bardzo fajny cykl piosenek i tam jedna z piosenek ma tytuł Jihen Johto i to jest moja ulubiona piosenka w całym tym cyklu, jest absolutnie kurwa fantastyczna, polecam 10 na 10. Ja posłuchałem jednej z tych rzeczy, którą podrzucałeś kiedyś. Tak, wysyłałem Backdraft chyba, no i to też jest Bob. Nieziemskiego. Śpiewa to ten sam gość, co właśnie Jihen Johto. Polecam. Jacek i Gut? Jep. O dziwo, udało mi się dekutować. To mnie bardzo mocno zdziwiło. Padło zostało mi jakieś 500 marki, ale... Mam 10 sort grassów, jeszcze dwa razy tyle. Dobra, szybko ci idzie. Słuchaj, mam... Crystal Sage's Rapier, mam Symbol of Avarice, mam Covetous Gold Serpent Ring, mam oprócz monetek chyba wszystko, co mi zwiększa item Discovery. Zapytaj się na jak szybko mu szło palmienie w ten sposób w DS2. W DS2? O Jezusie. Ile to mówię? 10 godzin? Falconerów? No, farmiłem na pewno dwucyfrową liczbę godzin. No, także to co mówisz, to wcale nie jest jakoś specjalnie dużo. Supernightów po 12-13 w trójce. Bo technicznie w sumie mógłbyś mieć chyba więcej rzeczy do... Chociaż... W sumie, tak? Wyjaśnij mi proszę, były ci sword grassy? Na coś były, bo ja pamiętam, że też lat miałem 30. Na Wolfring jest. A jest achievek za wszystkie pieścienie. To ja wam dropnę. O. Ja wam dropnę. Nie farmcie kurwa 30 tego ludzie. Znaczy farmcie, ja już mam setkę z sousów. A, no to ja ci dropnę Sevik, tylko będę musiał zainstalować trójkę jak wrócę do rodziny. Spoko. The Twist Chain ma wszystkie możliwe rzeczy, które potrzeba. I może dropnąć to znaczy, literalnie wszystko. Czarów nie mogę wyrzucać, ale ten, ale pierścienie na pewno mogę wszystkie dropnąć na którejś postaci. Let's fucking go. To idę farmić co innego w takim... Bo za ten, za... Pary musicie wyfarmić. Znaczy nie, właśnie się zastanawiam za tych, za Silver Knightów, te... Arkham Coldy były do Blade'a, prawda? Tak. Ehe. A Boże, to były do Blade'a. Czy ja teraz będę miał odkrytą tą mapę w SMT4? Czyli co by się teraz pliło najlepiej w sumie farmić? Concordy, czyli Silver Knightów. Yep. Wydam tylko ten Swordgas, który już wydropiłem. Tutaj Curse Sworda z tego. Czekaj, zaraz ci powiem, co ty potrzebujesz. Way of Blue nie ma round. Aldrich Faithful potrzebujesz 10 tylko. O boj. To się nie skończy dobrze. Sevik, co się farmi dla Aldricha? Human Drag. To ich potrzebujesz 10? Czy nie słychać? Tak.
Tak, tak, jest okej. Dobra, bo mi przez chwilę Discord pokazał, że mogę słychać. To tak, Drexów potrzebujesz 10. Dla Blue Sentinelli, no to ta 30 Concordów, bo... Yep. Bo Dark Blade tu nie pomogę, niestety. 30 tych dla Mount Makersów, ale to chyba macie już. Znaczy, jeżeli nie mam, to możemy farm mieć pewno. No. 10 Pale Tongów dla Rosary, bo Obscuring Ring. Ale gdzieś go mam, jakby co powinienem, gdzieś go mieć. Znaczy, Obscuring już mam. A, okej. Okay. Masz Obscuring? No. Tak, bo złożyłem już 10 języków. A, jest, skąd ty miałeś 10 języków? Bo farmiłem jednocześnie Pale Tongi i Swordgrassy. Jest Faron Keeper i Metal, tam masz Dark Wraith i masz gru. Aha. Jednocześnie. Druid Dark Wraith, no. Tak, więc... A ten Warrior of Sunlight potrzebujesz 30 to już Sunlight mamy. Medali? To też masz? Okay. Tak. No to się robi właśnie to samo kołpowanie. No. No i ten, i to tyle. Więc musisz tylko Concordy. Tylko Concordy. Tylko. Concordy i Drexy, nie? Tak, 10 Drexów, 30 Concordów. Przy czym, no mówię, Drexy wydaje mi się, że łatwiej jest, jeżeli po prostu... ja tam miałem iść pstrzynkę. Jeżeli po prostu z kimś się robisz. Z czym z Concordami jest też tyle fajnie, że się duszę też farmi przez to, I guess. Mhm. No, potrzebujesz. Wyczyszczę handmaidenkę z jej rzeczy. Co je podznaczam. Już potrzebuję, nie potrzebuję, jak się zdobywam. Na te tabelki, co masz przy kopii. A to dalej nie jest chyba najbardziej szczegółowa checklista, jaka jest w internecie. Podejrzewam. Bo te, które ja widziałem, z których pewnie będę sobie się wspomagał do DLC-ków, to mają dosłownie każdy jeden item, a tu nie ma aż tak szczegółowo. Tam są brońki, tarcze, pierścień i tak dalej, a tu jest każdy jeden kurwa collectible, nawet jak gówno zbierasz, to ci pokazuje. Muszę na chwilę oderwać od farmienia, żeby zrobić tą listę tych wspólnych ścieżek dźwiękowych na jaką tu melodię. Aha. Właśnie, jak tam skończycie streameczka, to można ustalić quizowanko. No tak. Taki był plan chyba. Będziemy to streamować w ogóle, czy nie? Właśnie chciałem się spytać, czy bo jakby my jesteśmy komfortowi z tym. Czy w sensie jakby... z streamowaniem quizu masz na myśli? Tak. No to się dogadamy. No ja wiadomo. Jakby nie ma no pressure też, nie? Fun will be had either way. Yep. Chociaż quizowanie jest o tyle trudne z czatem, że nie za bardzo idzie interaktować, tak? Tyle, żeby... Chociaż czat jest good, bo też nie widziałem tak, w ogóle. Tak, czat jest bardzo grzeczny. Podpowiadajek na ostatnim quizie, nie? Yep. Shoutout dla czatu, który jest ultra-based. Nie miałem wrażenia, żeby ostatnio był jakiś problem z tym, że było mało interakcji z czatem. I guess. No. Bong. Piękne 7. Zastanawiam się, co ja jeszcze chcę powiedzieć. Au. Zastanawiam się, na co jeszcze mogę przepierdolić cały hajs, jaki mam. True. To jest to niezaprzeczalnie to, co się dzieje. Tak. Ale ja nie mówię, że nie. Niezaprzeczalnie to, co się dzieje. O, Jesus. Mepatra... Może się przydać, I guess. Berserker God. Cały czas jak widzę Imposing Stance, to się zastanawiam, czy to jest coś, co naprawdę działa, tak jak jest napisane, że działa, bo nie wiesz, że mogliby dodać coś takiego do gry. Ej, musisz to wypróbować po prostu. Znaczy domyślam się, ale jednocześnie to jest takie, nie, no to jest zbyt popsute, nie ma szans. To niemożliwe. To jest literalnie fizycznie niemożliwe. Ej, chłopaki, pocieszyć was. Pocieszyć was. Dajesz. Przy okazji siebie. Pewnej rzeczy o inicjałach
zaczynających się na GG nie ma w ogóle na Discogsie. Nice. Widzisz, jak chłopie bardzo dbają o twój portfel? True. Niestety jest na eBayu. Biedaku. Poziom moich kontaktów w tej kwestii jest dosyć daleko posunięty. Generalnie półtorej godziny minęło, nie zrobiłem absolutnie żadnego progresu fabularnego i chciałbym to zmienić. Ale fajnie się wydało mapę, więc jest okej. Okay. Fabuła to ona w sumie gra w SMT, to nie wiem czego ja oczekuję. Nie no, grasz w actually dobre SMT, nie w piątkę. Ej, piątka też nie jest zła, tylko nie ma fabuły. Dobra wcale. To da hejter jebany, holy shit. Hejcę dlatego, że... Znaczy, zaraz mi powiesz, że jestem jebanym hipokrytą, ale nie jestem hipokrytą, bo się w tym z tobą zgodzę, że Sea of Stars też jest bardzo dobrym RPG-iem, który nie ma fabuły. Bo chciałem powiedzieć, że ten, że no wiesz, RPG bez fabuły to trochę tak niech. Ale no, Sea of Stars też nie ma fabuły, jebać Sea of Stars. Pod tym to względem. Jebane Sea of Stars. Tak, ta gra jest tak dobra we wszystkim innym. Jeżeli zignorujemy najważniejszą część tego, czyli fabułę, to nie. Yep. To tak, ja jest całkiem dobre. Tak, to jest SMT 5 moment. Czy dasz mi wejść, proszę? Okej, nie dasz mi wejść, bo kurwa nie żyjesz. Jak to jako sięga demo Sea of Stars, a tego nie mam zielonego pojęcia. Ja nie wiem, bo nie grałem. Ja kupiłem w ciemno. A to ma jakieś demko? Na pewno ma demo, w sensie jestem pewien, że było. Też bym sam mógł sobie obczaić. O nie, to nawiedzenie Matei. Najpierw Messengera grać. No tak, ja planuję i tak planowałem jako taki zbiorczy pakiet Messenger i zaraz po tym sos. Sos. He's lost in the sauce. Sexy Death no, Angel? Doskonale. Jakiś czas lost in the sauce and then the sauce lost you. Lecz tutaj ten Night Shard, let's go. Impressive, very nice. Sipola Lens Drops. Dla mnie demem Sea of Stars była edycja Game Passowa. Okazało się, że jest to gra, która mnie kompletnie do siebie nie przekonuje. Nawet jeżeli jestem w stanie zauważyć, że ma dobre cechy. Fabuła nie istnieje, wszystko inne jest od bardzo dobrego do wybitnego i to jest chyba problem, biorąc pod uwagę, że mówimy o RPG-u. Znaczy, ja już mówiłem wielokrotnie chyba, że nie jestem jakimś wielkim fanem gameplayu. Koniec końców. Mi się podoba, w sensie random encountery nawet są na tyle angażujące, że nie ma tak, że bezmyślnie maszujesz. A masz faktycznie takie czyste random encountery, czy masz, nie wiem, nie, widzisz tam... Nie, takie chronotriggerowe. Znaczy z unikaniem przeciwników jest lekki problem. W sensie znaczy, no, tak samo jak w chronotriggerze, jeżeli jest zaprojektowane, że encounter ma w danym miejscu być, to chuja tym zrobisz. No ja nie chuja, ale jest całkiem trudno unikać. Chociaż da się. Ja paradoksalnie w Sea of Stars ze wszystkich momentów, w moim przejściu, najlepiej się bawiłem, jak nie dotykałem fabuły, tylko na cleanupie końcowym. Sidequesty, znajdźki i tak dalej. Aha. A jest jakiś problem z krzywą trudności, powiezmy? Zakładam, że nie, zupełnie. Ta gra jest dosyć łatwa. Okay. W dodatku, well, jest tak trudna jak ta, że była, biorąc pod uwagę, że możesz mieć relika na zasadzie po każdej walce odnawiać pełne HP i masz 100% więcej HP. Tak, i dostajesz go na starcie, więc po prostu możesz sobie... Aha. I to jest po prostu sugerowane easy modu? Znaczy, on jest wyłączable, żeby tak, nie tak, było. Tak. Możesz go w dowolnym momencie gry włączać i wyłączać, tak? Jak ci się podoba. Mhm. Także na przykład na ewentualne grindowanie, jakbyś chciał grindować, czego ja nie musiałem robić przez całe przejście,
To jakbyś chciał grindować, to po prostu sobie go zakładasz, wbijasz sobie parę poziomów i jestem. I idziesz dalej. Nie chcę zmienić partnera na fasolarza, I mean, to brzmi jak... Cześć, Karin. Fasolarz. Cześć, jaki. A, cześć, Karwie. Ja... W sumie za to na przykład bardzo triggera doceniam, że tak naprawdę nie trzeba w nim grindować, a ile po prostu sobie pozwalasz, żeby cię każdy encounter ciachał po drodze, to jesteś zawsze odpowiednio zlevelowany. No, a mi da się też low level dane robić. No. Także bless. No i muzyka, jak się grało w Messengera, to w Sea of Stars jest absolutnie kurwa nieziemska. Jak się grało w Messengera, taka nie była deklamowana na zasadzie, jeżeli grałeś Messengera, to tak, ej. Była reklamowana jako prequel Messengera. To wciąż dla mnie nie implikuje, że musisz zagrać najpierw sequela, żeby w pełni docenić prequela. Ja nie przeczę, że ja jakby nie mówię, że musisz zagrać w tego, ale po prostu jak... Inaczej, jak wchodzisz w lokację, w której się dzieje fabuła Messengera, bo to jest cała oddzielna wyspa, gdzie się dzieje fabuła Messengera, to tam leci praktycznie tylko i wyłącznie aranżację z Messengera. I jak nie znasz tych utworów wcześniej, to wchodzisz tam i sobie myślisz, o kurde, ale zajebista muzyka, i po prostu siedzisz sobie i się bujasz, a jak wchodzisz tam po doświadczeniu z Messengera, to jesteś jak, ja pierdolę, what the fuck? To byłem ja po prostu, Shinji chyba dostał na tym, na albo na privie, albo na doradztwie puściłem, że jak trafiłem do pierwszej lokacji z Messengera, to napisałem. Czy wydaje mi się, że puściłeś to na doradztwo, bo pamiętam, że było coś takiego, że chyba pisałeś dłuższą, nie wiem, czy to nie jest tak, że jak pisałeś dłuższą wiadomość na privie, a po prostu dałeś ogólny taki ten na doradztwie. Mam to. Na caps locku po prostu, o kurwa, pierwsza lokacja, która była w Messengerze i jest aranżacja motywu holy fuck, aj, it's a banger. Tak było, potwierdzam. I później takie smutne uświadomienie sobie, bo tak serio to fabuła wciąż ledwo co stoi, a postaci nie ma, ale walory artystycznie właśnie podskończyły stukrotnie. No ja bez bicia powiem, że o ile... Ta warstwa wizualna spoko, tak warstwa audio mnie do siebie nie przekonała bardzo. Jakbyś mi powiedział, że to jest po prostu losowy, snesowy RPG, to bym ci uwierzył. I mean, bo to w zamierzeniu jest love letter do klasycznych snesowych RPG. Prawda, ale nie uważam po prostu, że był to jakiś... Jeden z tych RPGów, który zasłynął ze swojej ścieżki dźwiękowej, tylko po prostu... Jakiś losowy RPG w sensie. Bo ja mam to z Sea of Stars trochę tak, że biorąc pod uwagę też kontekst Messengera, to porównywałem wam to do tego, że Messenger to Mega Many, a Sea of Stars to Chrono, jeżeli o soundtracki chodzi. Ale teraz zacząłem o tym myśleć i mam wrażenie, że nawet jakbym się chciał poruszać w obrębie finali, to... Messenger to będzie jakaś czwórka, szóstka, siódemka, a Sea of Stars to jest dziesiątka, gdzie właśnie utwory są znacznie bardziej takie, są bardziej muzyką tła niż takimi melodyjnymi bangerami. Sure. Czy melodyjne bangery oczywiście w Sea of Stars też są w całkiem sporej ilości, motyw bossa jest absolutnie kurwa świetny, wszystko na wyspie, gdzie jest fabuła Messengera, jest mwah. Miałem okazję przesłuchać kilku utworów, jestem całkiem impressed. Nie wiem, ja jestem trochę kurwą na warstwę audiowizualną i dlatego uważam, że Sea of Stars może mi się podobać bardziej niż na co zasługuje może. Mi się podobało zdecydowanie bardziej niż na to zasługuje, natomiast jestem... Jak świadom wad i bardzo hejce. I mean, ja też zdaję sobie sprawę, że nie mogę do końca przytaczać argumentu, że
nie podoba mi się, kiedy gra potrzebuje iluś godzin, zanim stanie się dobra, skoro jestem ostatnio wielkim fanem Trailsów. Chciałem powiedzieć, właśnie ten człowiek gra w Trailsy, panie. Zagraj w 4 gry i będzie fajnie. Ej, nie 4! Chłopaki, widziałem teraz ducha innego gracza, który ma kurwa na łbie symbol of Avaris w napasie Crystal Sage Rapier z dół. Nie ma nawet 28 gier TS-ów. Przeniosłeś się w czasie, Sevik, to jest po prostu twoje, twoja przyszłość. A propos tego, że Sevik farmi rzeczy w Soulsach, Quest of Quart właśnie powiedział tutaj The Sun. Nice. A propos jeszcze okropnych rzeczy, mam absolutnie okropne partie do walki. Co może pójść nie tak? Ja mam dla was, koledzy doradcy, okropne pytanie. Mm-hmm. Kiedy te Concordy zaczynają dropić? Witam w moim świecie. Jak też napisz do Miko i zapytaj, ile godzin spędziliśmy na tym, że on spadł sobie w przepaść, a ja... Bo to chyba było tak, że ja go przywoływałem, jak on był fioletowym tym duchem. I on u mnie spadał w przepaść, a ja biłem Silver Knightów. I jednocześnie w ten sposób farmiliśmy w Pesterda Shackle i Concordy. Jest. To nie Shinji oglądanie anime. Co miałeś przez to na myśli? Bo nie jestem pewien w tej chwili. Jakby co sobie kto ten, to mówię, około 12-13 godzin mi zajęło łącznie wbicie 30 Concordów. Ah well, mam czas. Tego ci niestety nie mogę dropnąć. Czy to działa dokładnie tak jak myślę? Błagam powiedzieć, że to działa tak jak myślę, kurwa. Ah well. Warcry? 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 Yes. Zacznę się wiele tytułów, żeby dokończyć parę min, to jestem ja w pigułce, zgadzam się. True. Cześć. Ale nie musisz... I mean... Jeżeli jest praktyka, powiedzmy, zaczynania w większości anime sezonie, no to nie ma bata, że dokończysz wszystkie, bo nie ma bata, że wszystkie ci się spodobają. A ja nie jestem wielkim fanem jakby męczenia były na czymś, co ci się nie podoba. No, dlatego nie podchodziłem z Sea of Stars. Au. Wiedziałem, że to powiesz. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Ruch nie będzie miał już many na kolejnego debuffa, więc niech pierdala. On użył póki co... Czego kurwa użyłeś? Maradjona bodaj i Zandain. Balor? Nie Balor. Kurwa za mnie. Gad Zemnet. Okej, zaraz Bati wskakujesz tu natychmiast. Może dlatego, że się nie tak lubi Tracy, bo zawsze szczęśliwy byłeś dobrze po dwóch, a nie po czterech. Tracy przechodziłem od pierwszej części. Pierwszej części której serii? Film kolego. Good talk from me, wiem. Bez bicia przyznam się, że pierwsza gra, którą ruszyłem, to Cold Steel 1, ale potem zmądrzałem. Czyli to jest czwarta gra w serii? Szósta. Jo. A czyli to jest 3x2. Nice. Wyjdę. Jezu, przypomina mi się, jak jeden znajomy mój bardzo intensywnie twierdził, że nie, obejść trzeci sezon tego anime, to że pierwsze dwa ci się nie podobały, nic nie znaczy, trzeci jest dużo lepszy. Kurwa, nie. Kurwa, to ja mogę z tym zrobić. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Wskakuję. To co, usuwamy mu tury? Czy to anime było JoJo? Nie obejrzałem na drugi sezon JoJo. Ale za to obejrzałeś Golden Wing. Tak, JoJo zacząłem oglądać od 5 sezonu, zgadzam się. A
W sumie to jest zabawne, bo nie sezony nie pokrywają się, przynajmniej pierwsze sezony nie pokrywają się z częściami, bo pierwszy sezon to są pierwsze dwie części. Tak. I później masz dopiero Stardusty, które są dwoma sezonami. Trzeci sezon to trzecia część. Tak. A potem dopiero się normuje. No, chyba, że chcemy, nie wiem, uznać trzy podejścia do Stone Ocean ze trzy sezony. Nie. Nie, ale bardzo tego przywoływać, nie podoba mi się to. Attack on Titan, The Final Season, Part 1. Jak się nazywa ta bajka, przy której nie wytrzymał przy kuitach? Nie pamiętam, było tego bardzo dużo. Do you have any idea how little that narrows it down? Mniej więcej. A, okej, okay, dobra, to mogło być Rent a Girlfriend faktycznie. To jest coś, czego nie życzyłbym najgorszemu wrogowi. Not gonna lie. Jesus. Dobra, spróbujemy ciebie. Znaczy, to też jest tak, że anime nie jest złe, ale anime po prostu jeszcze nie doszło do tych momentów, które są absolutnie, kurwa, nieznośne. Nice. Czytałem mangę i wiem doskonale, czym jest okrucieństwo wobec ludzkości. O, jest odpalny na hamę doskonale. O, makakadża, o ty kurwa jebana. Dobra, 10 jeszcze minut grindowania i idę robić listę soundtracków. Jaką listę soundtracków? Na quizy. Myślałem, że to wsyrywam ci deal of Na co ty jesteś podatny, kurwo jebana? Okej, na mudo, wszystko jasne. Jak ja stoję w ogóle z buffami i debuffami? Ja nie mam nie, mam plus 2 defa, mam minus 1 mag. I nie podoba mi się to. Lies of P sequel confirmed as game director teases DLC. Czego? Co? Lies of P. A, okej. Okay. DLC plus sequel. Znaczy ja na razie jestem jak, a okej, bo jeszcze nie zagrałem. Jak zagram, to może będzie jak takie, holy fuck, jest. Paris Sekiro plus, be good. Plus. No, now that's a lot of damage! O, Marku leci ze SK. A, widziałem. Marku leci ze SK i Smog latuje do SK. Kiedy zaczynają robić tego? Nigdy. XDD. Zachciało mi się, kurwa, setki robić. Ja cię do tego nie nakłaniałem, to nie przecież jest... Przecież ja nic nie mówię o tobie tutaj, to jest, ja jestem problemem. Nie znam osoby, która zaczęła ostatnio przechodzić grę na 100% przez pewnego Shina. Prawda? Gdybym miał złotówkę za każdą taką osobę, miałbym teraz 3 złote. Ty jesteś inspiracją, ale ja ciebie nie obwiniam, bo ty nie stoisz, kurwa, z gunę pod głową i nie mówisz mi zrób z tego setkę. To prawda, nie mówię ci, żebyś robił z tego setkę. No, ty mi chyba nawet chciałeś pomóc z Sekiro, więc... Chciałem cię pomóc z Sekiro. Chciałeś Punk. Mi... No coś, nie wiem, czy nie zużyłeś oferty, że chciałeś dokończyć mój grind. A, tak, było tak. Ja bardziej myślałem, że wiesz, pomóc w jakimś... Motywacyjnie pod tytułem gunę do twarzy. Na, bez przesady. No wiem. I would never. Holy shit, to jest kurwa nielegalne. Ja dosłownie usuwam tury przeciwnikom. Czuję się, jakbym grał w tajce. Delay. Yep. A chyba gdyby delay w 10 działał tak fajnie. Chłop gra w Hunter. Delay. Hayatos x Hayatos? Hunter x Hunter. Spy okay. X Family. Naruto Spy X Family. Spy X Family. Czekaj, zobaczmy. Ile to najdłuższy Hayatos? Hayato. 184 tygodnie. Tak. Let's go. Nice. Nie no, ale w tym roku wychodził regularnie. Czy coś? Nic zgoda. Ponad 3 lata, tak. Od początku 2019 do końcówki 22. A o to chodzi. Nice.
Nawet dzięki Bogu za to, że był podatny na Mudo. Jakoś to poszło dzięki temu. Mudo? Mudo, Mudo. Demony już nie stanowią zagrożenia. Ojciec Asahi też, nie? Kurwa, Kader absolutnie został zniszczony przez Suika Game. Gra Albus, najzabawniejszy gówno, jakie w życiu widziałem. Kader streamował taką ostatnio w miarę viralową grę, której nie wiem do czego porównać w sumie. 2048. Tam mniej więcej, bo tam... Jakiś klip z tego masz? Wiesz co? Nie mam klipu, ale zobaczyłem, jak na Kaderel Streams po prostu jest jakiś 10-sekundowy klip Kaderela broken down, nucącego coś, i skojarzyłem to z wcześniejszymi tweetami, w których on wygląda na absolutnie wasted, siedząc w fotelu i grając w tę grę. A i Hysterix też napisał coś o tym streamie. Doskonale. He broke. Yeah. Asahi, spokojnie, nie przejmuj się, to tylko zły sen. Looks like she was just knocked out. Dad, is he... Yep, he's dead. Albo nie. Jeszcze przekazać ostatnią naukę musi. Last Hamon. He's not going to make it. Słuchajcie, rzućcie po prostu Diarachan. Rzućcie Rikarm, kurwa, cokolwiek. Te rany są zbyt potężne. Moja magia nie działa. W mojej ulubionej grze z serii Final Fantasy jest scena, gdzie postacie próbują tak wskrzesić kogoś. Tam dosłownie w dialogach jest tam potion, elixir, anything. Czy mówisz o w części z kepką minus części z chaosem? Tak. Doskonale. A faktycznie było, pamiętam. Nie żebym grał, ale pamiętam. Ale grałeś czy nie? Wiesz co, grać grałem, skończyć nie skończyłem. Wiesz co jest najlepsze w tej całej scence rozwojowej, którą teraz omawiamy? Że ja byłem, wiesz co, wierzyłem w ciebie i w twoją jasność umysłu i przez to chwilę... To był twój pierwszy błąd. I uznałem, że ty po prostu powiedziałeś mi coś, co nie jest odpowiedzią na pytanie. Tylko chciałeś mi pokierować. Ale potem jak zobaczyłem twoją reakcję... Język ciała mnie wydał. Kurwa, absolutnie subtelna mimika. No bo się gapiłeś w ekran, to myślałem, że nie zauważysz. Nastąpił perceive. Nie, to ja teraz... You've been perceived. Ja teraz jak obmyślam te pytania quizowe, to mam takie, że połowa jest tak oczywista, że będziecie się musieli zastanawiać, czy to na pewno nie ma podpuchy. A połowa jest... Druga połowa jest jak hardcore lightning round. Druga połowa jest podchwytliwa. A druga połowa jest tak podchwytliwa, że będziecie się zastanawiać, nie no kurwa, to nie może być tak podchwytliwe. Połowa jest do... Do tier do przeredagowania. U mnie było tak, że gdzieś, może nie połowa, ale tak jedną trzecią pytań byłem pewien, że to jest kompletne freebie. Jedną trzecią pytań byłem przekonany, że Sevik tego nie będzie wiedział, chyba że siedzi w jakichś chyba równie obscure rzeczach jak pierwszy Concord ci zrobił. Tak! Nice! Po pół godziny! Nie, 20 minut. Jeszcze tylko 27? Ile ja mam tych Concordów teraz? Tam mam 3, bo 2 były z jakichś wcześniejszych dropów. Dobrze kojarzyłem. Nice. Please, could you take care of her? Of course. Can you stand? Co, przegrany quizuś śpi w kuchni, tak? Nie. Osoba, która zdobędzie 0 punktów z quizu... Zero nikt nie zdobędzie, come on. Nie chodziło mi o to, że układający pytania raczej nie będzie brał udziału w quizie. What? No...
że osoba, która układa pytania, nie będzie brała udziału w quizie, a zatem zdobędzie z niego 0 punktów. A. Znaczy nie zdobędę. Okej, rozumiem setup. Nie zdobędę 0 punktów. Nie zdobędę żadnego punktu, to nie to samo. Przykro mi rozmawiać z matematykiem. Get off the stage. Actually. To zbiór. Zbiór zawierający 0 to nie jest to samo co zbiór pusty. Ale ja nic już. Nic już więcej nie mam do powiedzenia. Good dog, wie. Stałeś zmierzony faktami i logiką. Tak. Dosłownie logiką. Kurwa, super power dwarfa. Nie, no Boże. Super power dwarfa? Tatanie ojca? W młodym wieku? Matka Halleluja wysłała po mleko. Chyba ojciec ćwiczyła, to super moc. Czyli w razie czego... będziemy wspaniałomyślni. Damy ci wybór. Będziesz miał wybór kuchnię albo balkon. Znaczy, biorąc pod uwagę, kiedy się spotkamy, to balkon może być nieoptymalny. Pierdalisz. Znaczy... Słuchaj. Ja ci powiem jeszcze lepiej. Powiedziałeś, że śpi w kuchni, tak? No. Jest proste rozwiązanie tego problemu. No. Ja nie będę spał. Kurwa, nie będziesz spał, to nie będziesz chrapał, wyjebane, nie problem. Problem z głowy w takim razie. O, man. Dla niewiedzących. I ewidentnie też dla mnie, bo sam tego nie wiedziałem. Podobno bardzo głośno chrapie. I to nie jest coś, na co mam jakiś wielki wpływ. Znaczy, Shinji, mój problem właśnie nie jest z twoją obecnością w pokoju, tylko z tym, że kurwa nie mogę spać. Powiedział z tej wersji po trzeciej godzinie narzekanie na Setsunę. Weźcie se kurwa, pogadajcie o Sea of Stars, nie wiem. Ale jest to sposób, żeby nie chrapał? Tak, to prawda. Nie, Sevik, po prostu, słuchaj. Po prostu ustawiasz nam jakiś program do nagrywania. Ustawiasz kamerki na stół, gdzie, wiesz, po obu stronach są fotele. I robimy... Włączasz nagrywanie i idziesz spać. I my całą noc robimy debatę DS1 versus DS2. I rano masz prime content do wstawienia na YouTube. Tak, rano potem wracam i mój pokój wygląda jak The Ring City po jajku. Oj, tak, cały pokój to jedno wielkie The Keep. W każdym razie w fabule dzieje się to, że Krishna ustawił demesnę w Tokio. Demesnę. I w tej demesne nie można przywoływać demonów. Demesnę. Trilang. Demesnów? The Cosmic Egg. O tak. The Ring City Angle. Tam i kosmiczne jaja by dość często, znaczy dość często przynajmniej dwóch innych SMT. Chrono Trigger. May I offer you a nice egg in this trying time? I will give you an egg. Oj, Beb. Got a message from Lucifer. Aha. Teraz każdy przywódca będzie chciał z nami pogadać? Tak, poradziliśmy sobie z demonami. Nie, nic strasznego się nie stało. Zauważyłem. Czekaj, czy Shesha dalej jest problemem? Według Krishny to, że go pokonaliśmy, nie oznacza, że nie żyje. Wiesz, ludzie umierają, kiedy się ich zabije, węże nie.
word, the man. We need you to destroy this domain that the divine powers have set up. Okej, już idę to zniszczyć. Na szczęście wiem jak. Lucifer domain nawet nie napisane poprawnie. Right now he's a boulder over Minta. So you're gonna need this. He's a boulder. Kurwa, chłop jest bardzo silnie stoned. Okej, czyli musimy pogadać z głowem. Okej, nic nie robię. I to mi teraz zabicie. Ja mogę przywołać demony, wy nie. Boskie moce zabiję barierę, która blokuje nasz program przywoływania demonów. Musimy zniszczyć pieczęć, która blokuje nam aplikację. Pierwszym krokiem jest odwiedzenie śródmieścia w Gnizie i użycie dysku Miyoko na kupie gruzu. Doskonale. Miyoko Mirigiri. Oj, nowe challenge questy. Więcej questów. Ej. Jakie to dobre questy mi dajecie? O kurwa. Pojebało was. Chyba was pojebało. 50 tysięcy G's. Oni myślą, że ja będę wbierał cokolwiek poza gadaniem z demonami, żeby się do nich dołączyły. To jest mój dużo większy problem, a nie to ile. A i nawet się nie możemy wyleczyć. Spoko, spoko, dzięki, rozumiem. Już mało nie jest. Nie no, oczywiście, że to jest w chuj. Tylko wiesz, to jest bardziej na zasadzie... Guys, ja... Ja naprawdę, kurwa, nie wiem. Ja naprawdę nie mam zamiaru używać fundraiser. Mam też zamiar rzeczywiście zapisać i czułem, że się wyleczę, ale to było bardzo naiwne myślenie. Anyway, na dzisiaj sobie tej grzecznej kulturalnie skończymy. Żeby nie było, w sobotę pensany nie ma, bo wracam na spóźnione wszystkich świętych do Rusztyna i nie mam za bardzo tam możliwości streamowania. Jeszcze nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będę streamował, bo ja zawsze dowiaduję się w piątki, czy mogę. Więc najwcześniejszy gwarantowany stream taki wstępnie będzie w najbliższą, w następną sobotę, nie w to, tylko jeszcze następną. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie ciepło. Cześć. Cześć.